Czy masz doświadczenie Ducha Świętego? Jakie? Doświadczeń Ducha Świętego może być naprawdę mnóstwo, zważywszy na to, jak on szeroko działa, jak szerokie jest jego pojęcie, jak niezbadane jest pojęcie Ducha Świętego. Ja też doświadczyłam na wiele sposobów jego działania i można by rozmawiać godzinami nad tym, w jaki sposób działa, jak przemienia, co robi. Ale myślę, że takim najważniejszym doświadczeniem Ducha Świętego ponad wszystkie jakieś fizyczne, cielesne, zmysłowe doświadczenia, które na pewno robią wrażenie w danym momencie, jest doświadczenie tego, jak on przemienia serce i w jaki sposób wzmacnia to serce. Można powiedzieć na tak krótko relacje rodzinne. Ja bardzo głęboko wierzę i też widzę, jak bardzo Duch Święty każdego członka mojej rodziny zbliżył najpierw do siebie, do Boga, dopiero później do siebie nawzajem. I myślę, że to jest takie jedno z najpiękniejszych doświadczeń Ducha Świętego, jak przemienia serca i łączy je we wspólnocie rodziny, we wspólnocie Kościoła. No mam doświadczenie Ducha Świętego na każdym kroku, w każdym dniu mam wrażenie. Począwszy od takich małych rzeczy, bo często się mówi, że oczekujemy cudu. Słyszymy o uzdrowieniach i oczekujemy, no Duchu Święty przyjdź, uzdrów moją mamę, uzdrów mnie. A gdy taki cud nie nadchodzi, to mówimy, no Duch Święty nie istnieje. Ja odnajduję Ducha Świętego nawet w takich codziennych rzeczach. I oczywiście cuda się zdarzają w moim życiu, ale to również bywają małe cuda. Nawet moja historia nawrócenia jest właśnie dla mnie takim cudem. Dlatego, że jak ja mówiłam o tym swojej mamie, że po bierzmowaniu uciekam z kościoła, pierwszy raz doświadczyłam Ducha Świętego. Ona wtedy, na początku oczywiście po ludzku się wkurzyła, a po paru minutach powiedziała okej. To skoro nie chcesz uczęszczać do kościoła po bierzmowaniu, to po co ci w ogóle bierzmowanie? I ja znam trochę moją mamę i wiedziałam, że to nie było od niej. To było moje takie pierwsze, mocniejsze doświadczenie Ducha Świętego, nawet jeśli o nim wtedy nie wiedziałam za dużo. Więc obecności Ducha Świętego doświadczam bardzo często, ostatnio najczęściej podczas egzaminów. Doświadczyłem Jego obecności, kiedy zgrzeszyłem. Wtedy moje życie się zmieniło, ponieważ doświadczyłem jakby spotkania z Nim, gdzie naprawdę, nie tylko w teorii, ale i w praktyce, w swoim ciele doświadczyłem Jego działania, Jego obecności. Miałem taką sytuację, że nagle zacząłem płakać i nie wiedziałem, dlaczego płaczę. I tak płakałem z kilka minut. I w pewnym momencie, tak jak Alex, zacząłem się uśmiechać i smutać, bo nie wiedziałem, czy jestem radosny, czy smutny. I potem się dowiedziałem, że to był właśnie Duch Święty. I to jest jak najbardziej pozytywne doświadczenie i takie wyjątkowe doświadczenie, przy którym nie da się przejść obojętnie. Czy mam doświadczenie Ducha Świętego? Tak, bardzo często właśnie jak mam jakiś problem, to proszę Ducha Świętego o pomoc i dostaję odpowiedź. A to w jakimś na przykład czytaniu w danego dnia, jeżeli mam jakąś rozterkę i po prostu prowadzi mnie przez życie. Mam doświadczenie Ducha Świętego. Duch Święty na przykład pomaga dobrze przygotować się do spowiedzi, żeby potem powiedzieć wszystkie grzechy i o niczym nie zapomnieć. Doświadczenie Ducha Świętego. Tak, w sensie na pewno Duch Święty wiele rzeczy mi podpowiada. Na pewno dostarcza takiej mądrości w sytuacjach, w których tak naprawdę już rozum trochę zawodzi. Tak, podpowiada, przekonuje tak naprawdę mnie w sytuacjach dla mnie wątpliwych do rozstrzygnięcia, jaka jest perspektywa Boża na to, co robię, na to, co robią inni. Też pomaga mi trochę złapać dystans i jakby spojrzeć na to z innej perspektywy. Jeżeli chodzi o konkretne doświadczenia, to szczerze mówiąc, tak na gorąco to nie wiem, muszę sobie przypomnieć, ale jest tego sporo, bo naprawdę bardzo często się łapię na tym, że pewne przeświadczenia, pewne przekonania nie pochodzą ode mnie. W sensie to nie wynika jakby z moich doświadczeń, jakiegoś z mojego patrzenia na daną sytuację, tylko jest to po prostu takie trochę natchnienie tego Ducha Świętego.